Już za chwilę rozpocznie się niezwykły koncert. Ze względu na unikalną specyfikę tego przedstawienia prosimy wszystkich o robienie zdjęć, zachowywanie dobrego humoru i wspólną zabawę. Śpiewajmy razem, bawmy się razem, bądźmy razem. Zapraszamy Państwa do nieziemskiego marszałkowskiego kolędowania. W rolę wykonawców wcielą się najbardziej rozśpiewani urzędnicy na półkuli północnej. Wystąpią bezpretensjonalni, przepretensjonalni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zapraszamy! Święta nocy niepojęta, drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Utworem Kolęda Marii przywitała Państwa Karolina Jarosz. Chociaż od świąt Bożego Narodzenia minęło już wiele tygodni, to Boże Narodzenie cały czas trwa w naszych sercach i bardzo cieszymy się, że jesteście Państwo tutaj dzisiaj razem z nami w Wojewódzkim Domu Kultury. Zapraszamy Państwa do wysłuchania oraz aktywnego uczestniczenia w dzisiejszym koncercie charytatywnym pod wspólnym tytułem Niech Boże Narodzenie w nas trwa. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby wesprzeć przede wszystkim Franusia Kołodzieja, małego, dzielnego chłopca z okolic gminy Solec-Zdrój. Franuś boryka się od urodzenia z wieloma problemami zdrowotnymi, wymaga dużej rehabilitacji, kompleksowej rehabilitacji. Ale muszę Państwu zdradzić pewien sekret, bo w poniedziałek Franuś kończy 2 lata i jest bardzo dzielnym chłopcem. Brawa dla Franka. Również wszystkie nakrętki, które dzisiaj Państwo tak w dużej ilości poprzynosili tu na stoisko w holu, jak również to, co udało się zebrać do tej pory wolontariuszom z wolontariatu pracowniczego w Urzędzie Marszałkowskim, wszystko to będzie przekazane właśnie na kontynuowanie jego leczenia. Zbieramy również książki i artykuły szkolne, które przekażemy świetlicom środowiskowym w naszym województwie. I to są właśnie Państwa bilety wstępu. A dzisiejszy koncert dla Państwa, dla nas wszystkich przygotowali wolontariusze i pozostali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przy wielkim, wielkim udziale, za co dziękujemy, Dyrekcji Pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Marku, a czy Ty lubisz Boże Narodzenie? Oj, Karolino, były czasy, kiedy pod choinką wszystkie prezenty były moje. No, teraz to ja muszę jako ojciec, mąż kupować te prezenty. Nie, żartuję oczywiście, drodzy Państwo. Boże Narodzenie to jest najpiękniejszy czas w roku. Ze względu na wszystkie te otaczające go atrybuty. Ale to, że wtedy wspólnie, w domach, w miejscach publicznych możemy razem śpiewać te nasze stare, prawdziwe, dobre kolędy, jak i również te współczesne kolędy i pastorałki. Tego wszystkiego, tych nowych i tych starych, uwierzcie im Państwo, dzisiaj z tej sceny nie zabraknie.
Magia Świąt Bożego Narodzenia może trwać w nas cały rok. Wystarczy drobny gest, wystarczy czasami wyciągnięcie ręki, wystarczy odrobina nadziei i wtedy już mamy... Boże Narodzenie! Brawa. Usłyszeliśmy przed chwilą dzisiaj w Betlejem jedną z najpopularniejszych polskich kolęd, która opiewa cud narodzenia. Oto w Betlejem na świat przychodzi Bóg człowiek. Bóg człowiek, do którego nawet królowie spieszyli, aby co? Oddać mu pokłon. Oprócz tego pokłonu, tak jak my tu dzisiaj na salę, przynieśli oni również dary materialne. Pamiętajmy te ponad 2000 lat, że nadal ta idea powinna nam przyświecać. Idąc do przodu, szukając tego jednego, do którego dążymy celu, zwracajmy uwagę na to, że obok nas są ludzie, tych, których mijamy. Może komuś jest potrzebna pomoc, niekoniecznie materialna. Czasem wystarczy uśmiech, czasem wystarczy podana dłoń, czasem wystarczy dobre słowo. Właśnie, tak niewiele potrzeba, żeby coś zmienić w swoim życiu, w czyimś życiu. Czasami wystarczy gest, dotknięcie ręki, rozmowa. Tak naprawdę nie potrzeba żadnych bogactw, ani nawet złota czy miry i kadzideł. Wystarczy przysłowiowy jeden grosz, który zmienia nie tylko życie obdarowanego, jak również tego, który ten grosz daje. A teraz przed Państwem wystąpi bardzo energetyczna, liczna grupa, która powstała w Departamencie Rozwoju Regionalnego, a o zapowiedź ich występu poprosimy dyrekcję tego departamentu. Zapraszamy ich brawami. Orawca i Zdzisława Kobierskiego. Brawo. Szanowni Państwo, zapraszamy do wysłuchania trzech wspaniałych kolęd. Będzie nastrojowo, klimatycznie i rockowo. Będzie pięknie. Przed Państwem absolutny debiut całkowicie profesjonalnego, znanego w przyszłości, w kraju, wszędzie i za granicą, chóru DPR. Czyli Departament Polityki Rozśpiewanej pod batutą Kamy Kępczyńskiej-Kalety. Zapraszamy. Zapraszamy. Yeah.
Bacznie grając odsłuchali, uważali, że chwała za wysokości, na wysokości na ziemi. Chwała za wysokości, na wysokości na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała za wysokości, na wysokości na ziemi. Chwała za wysokości, na wysokości na ziemi. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała za wysokości, na wysokości na ziemi. Chwała za wysokości, na wysokości na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Drodzy Państwo, wolno śpiewać razem z chórem. Grupa pod wezwaniem, Departament Polityki Regionalnej. Ukłońcie się, kochani. Bóg się rodzi. To utwór często nazywany Królową Polskich Kolęd. Jej pierwotny tytuł brzmiał Pieśń o Narodzeniu Pańskim.
Tekst napisał Franciszek Karpiński, a melodia wzorowana jest na polonezie koronacyjnym królów polskich. Poloneza dziś nie usłyszymy, żadnego z polskich królów również nie. A księżniczkę, królową, właściwie dlaczego nie? Kasia Bryła, posłuchajmy. Mądrzy ludzie powiadają, że nieważne co robimy w życiu, ważne abyśmy to robili nie tylko dla siebie. Zauważmy, że obok nas są inni. W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, że przyjęliście nasze zaproszenie, co wiąże się z tym, że przynieśliście gadżety, o które prosiliśmy na rzecz Franka, na rzecz świetlic środowiskowych.
Teraz na scenę zaprosimy kolejnego wykonawcę. Jest już. Oto wirtuos klawiszy naszego urzędu. Leszek Wawrzyła. Przez cały zgiełk i przez nasz krzyk, choćbyś nie słyszał nic, daruj dotyk cichej, spokojnej nocy. Choćbyś już spał, jak każdy śpi stróż, wyśnij nam tam znad chmur cząstkę. Spokojnej nocy nam, którym tu plącze się chłód, z życiem na własną prośbę pomóż dostrzec od naszych drogi prostrze. Przez cały zgiełk i przez nasz krzyk, choćbyś nie słyszał nic, daruj dotyk cichej, spokojnej nocy nam, którzy tu światło i stół bierzemy między siebie. Pomóż dostrzec widoczny znak na niebie. Choćbyś już spał, jak każdy śpi stróż, wyśnij nam tam znad chmur cząstkę choćby cichej, spokojnej nocy. Cichej, spokojnej nocy. Najpopularniejsza kolęda świata, Cicha noc, zrodziła się pewnej grudniowej cichej nocy. Swoje powstanie zawdzięcza przedziwnemu splotowi okoliczności. Wysoko w Alpach Austriackich leży wioska Obendorf. W wigilijny wieczór 1818 roku ksiądz wikary Józef Mohr przygotowywał kazanie, jakie miał wygłosić w czasie pasterki. Mimo ostrej zimy i wysokiego śniegu przyszła jakaś kobieta z wiadomością, że żona węglarza, najbiedniejszego człowieka we wsi, urodziła dziecko. Młoda mama nie czuje się zbyt dobrze i prosi księdza, bo chciałaby ochrzcić maleństwo. Zebrał się więc ksiądz Mohr, opatulił, zabrał wiatyk i poszedł. I co? I ujrzał scenę jakby żywcem wziętą z Ewangelii. Na prostym, byle jak zbitym łóżku leżała uśmiechnięta matka, tuląca do siebie śpiące nowonarodzone maleństwo. Warunki niemal jak w Betlejem, a miłość w oczach wieśniaczki równie gorąca jak miłość Maryi. Scena z domu węglarza tak mu utkwiła w pamięci, że zaraz jeszcze tej samej nocy spisał tekst, który wszyscy dobrze znamy. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom. Dalej działo się już wszystko jak za ruchem magicznej laseczki. Muzykę do tego przepięknego tekstu skomponował Gruber, niejaki Franz, tamtejszy organista. A dziś, w tę magiczną naszą kielecką noc w Wojewódzkim Domu Kultury, usłyszymy ją w wykonaniu Ani Gębskiej. Cicha noc, święta noc.
I oto mnodzy ludzie ubodzy radzi oglądać Pana, pełni natchnienia, pełni zdziwienia, upadli na kolana. Mizerna cicha, kolęda polska, której słowa napisał Teofil Lenartowicz. Pierwotną melodię do tej kolędy napisał ksiądz Jakub Wrzeciono, ale jednak ta najbardziej znana wersja jest autorstwa Jana Gala. Oryginalny tekst, proszę Państwa, składa się z 11 strof, ale nie. My postanowiliśmy to skrócić do 3, ale jakże pięknym wykonaniu. Przed Państwem Joasia Bryła-Lech. My zaś sami z piosneczkami,
Za wami się spieszmy i tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczmy, jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Więc go dziś ucieszymy. Te słowa napisał Piotr Skarga, autor kolejnej kolędy zatytułowanej W żłobie leży. Gdyby ksiądz Piotr Skarga żył współcześnie, mógłby dokładnie te same słowa powiedzieć nam dziś, nie tylko w odniesieniu do narodzonego w Betlejem Jezusa. Bo być bliskim drugiemu człowiekowi, to znaczy radować się jego radością i pomagać mu w potrzebie, cieszyć go. Czy dzisiejszy wieczór przyczyni się do uradowania choć w niewielkim stopniu naszego kochanego Franusia? My mamy na taką nadzieję. A przed państwem Ilona Pałyga i W żłobie leży. Tam, gdzie pojawia się dziecko, wszystko się zmienia, wszystko przewraca się do góry nogami, ale pojawia się ciepło i radość i życie. Dzieci muszą być bardzo cierpliwe, mówi mały książę. Cierpliwy i silny musi być też Franek. Życzmy tej cierpliwości również samym sobie. Ale jak tu być cierpliwym, kiedy się nie możemy doczekać na występ Eweliny Bień? Yes.
ci tego, co chciałbyś mi dać. A najtrudniej, kochanie, jest lepszym się stać. Więc przerwij tę ciszę, niech stanie się cud. Ty śpiewaj i śpiewaj, gdy rodzi się Bóg. A bo ważne, że jestem w ten grudniowy czas, gdy gwiazdy już Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, śpiewał kiedyś Andrzej Sikorowski. Kolejny wykonawca dzisiejszego wieczoru nie zamierza, broń Boże, przenosić stolicy naszego województwa ani do Krakowa, ani w żadne inne miejsce. A dla równowagi zaśpiewa pastorałkę autorstwa tegoż wykonawcy. Pastorałka Marzenie i Adam Jarubas. Ale stolica i tak w Kielcach zostaje. Szanowni Państwo, po takich anielskich głosach naszych wykonawców może być trochę chrypy, za którą już teraz przepraszam, ale cieszę się, że jesteśmy dzisiaj z nami. Jeśli Państwo kojarzycie ten utwór, to zapraszam, śpiewajmy razem. Jeszcze biała nasypało tego roku i na ziemię osowiałą przynieś spokój, spokój, spokój. Jeszcze biała pastorałko, słowo niech się ciałem stanie, ty muzyko zaś nam grajko. Przykaż taniec, taniec, taniec. Hejże nocy, babo czarna, tak ci w gwiazdach nie do twarzy. Pozwól sierp księżyca zabrać, pozwól marzyć, marzyć, marzyć. Że już spichrze napełnioną mimo klęski urodzaju, stoły wszystkie zastawiono w naszym kraju, w naszym kraju. Hejże nocy, babo czarna, tak ci w gwiazdach nie do twarzy. Pozwól sierp księżyca zabrać, pozwól marzyć, marzyć, marzyć. Hejże nocy, babo czarna, tak ci w gwiazdach nie do twarzy. Pozwól sierp księżyca zabrać, pozwól marzyć, marzyć, marzyć. Dziękuję bardzo.
Marku, ja tutaj słyszę, że ty podśpiewujesz pod nosem. Dlaczego ty się właściwie nie zgłosiłeś dzisiaj do śpiewania solo? Karolinko, wybacz, gdybym ja chciał karierę artystyczną zaczynać od płaczu, no wybaczmy. No tak wzruszająco śpiewasz, naprawdę? Nie. Proszę Państwa, gdybym ja zaczął śpiewać tu na tej sali, nie daj Bóg po Adamie Jarubasie, czy którejś z innych gwiazd dzisiejszego wieczoru, wybaczcie Państwo, ale nie jedna łza poszłaby na tej sali z oczu Waszych i nie jedna łza doprowadziłaby Was do domu. Nawet nie chcę Was mieć, drodzy kochani, Marek, zapraszamy. Nie. A przed nami dobrze już znani wykonawcy, tym razem w duecie Adam Jarubas i Leszek Wawrzyła. Brawa! Zapraszamy, zaśpiewajmy razem. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebo, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, zapachnie się. Niebo, ziemi, niebo, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc igliwia zapachnie się. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie ma takich trzech, jak ich dwóch. Leszek Wawrzyła, Adam Jarubas. Dumna była ciemna noc, że sukienkę piękną ma,
złoty księżycowy włos, srebrnych gwiazdek ciepły blask. Ale nadszedł taki dzień, że obudził nockę głos. Nie wiedziała, czy to sen, a to anioł wołał ją. Dziecię w stajni urodzone na sianeczku śpi. Płacze z zimna utrudzone, jak listeczek drży. Piękna nocko, masz sukienkę, srebrny na niej blask. Biegnij, nocko, do stajenki, daj mu ciepło gwiazd. Przed państwem Karolina Jarosz. Nie odmawiaj pomocy, nie gaś świecy, nie noś urazy, bo nie zdążysz przeprosić, zbyt ciężko wędruje się pod wiatr, bez odpoczynku w czyichś ramionach, bez przyjmowania pomocy. Ty dobrze wiesz, gdzie jej szukać. Przed nami prawdziwie radosna i energetyczna pastorałka. Gore gwiazda Jezusowi, którą zaśpiewa równie radosna, roześmiana, silna grupa z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry.
gdy śliczna panna to XVIII-wieczna kolęda polska. Nie znamy autora ani kompozytora, ale jest ona znana z licznych rękopisów XVIII- i XIX-wiecznych. Co ciekawe, kolęda ta była w tamtych czasach bardzo popularna przede wszystkim w żeńskich klasztorach. Czyżby niektóre kolędy poddały się feminizacji? No pewnie nie, ale akurat dzisiaj wykona ją wokalistka, a jest nią Kamila Jacewicz-Marciniak. Zdroża uroczystaka, gwiazda jak drogowskaz błyska. Poprowadzi w krainie znany trzy królewskie karawany i w zdumione zajrzy twarze, gdy im cel podróży wskaże. Padną władcy na kolana, uznać w synu cieśli pana. Cicho, cicho, pastuszku. Przed nami Ilona Pałyga. Już tu idzie złego moc nad stajenką.
troszkę łza. Cicho grajcie Jezuskowi, niech spokojną noc ty ma. Cicho, cicho, pastuszkowie, bo dzieci na święta śpi. Słowa mają wielką moc. Wypowiedziane znikają w przestworzach nocy. Zapisane trwają od niepamiętnych lat, oszronione bielą wspomnień. Słowa z kolcami ranią. Słowa otulone płatkami róż są jak perły mórz i jak muszle z głębi wód. W kolędzie z narodzenia Pana przed Państwem wystąpi duet powiększony. Ewelina Bień i Karolina Jarosz oraz czuwający nad tym wszystkim niezastąpiony Leszek Wawrzyła. Oczywiście liczymy na to, że Państwo zaśpiewają z nami, ponieważ kolęda jest bardzo znana. Leszek Wawrzyła. Pójdźmy wszyscy do stajenki. To anonimowa kolęda powitalna. Tekst pochodzi z XVIII wieku, zaś melodia z XIX. Ze względu na melodię utrzymaną w
marszowym charakterze, często śpiewana była przez idących żołnierzy, partyzantów czy inne grupy piesze. Dziś, jak się Państwo domyślają, nie będzie jej wykonywać żadna grupa militarna, a wykonają jednak nasi silni duchem uczestnicy, wykonawcy właściwie dzisiejszego koncertu. Parafrazując słowa Jana Pawlaka, nadejszła wiekopomna chwila, aby wyjść na finał. Zapraszamy wszystkich Państwa do wspólnego zaśpiewania razem z nami. Wystąpili dla Was zespół Departamentu Polityki Regionalnej w składzie Aneta Wachowicz-Sawa, Karina Kępa, Danusia Pankowska, Ania Kucharczyk, Agnieszka Wupińska, Mariusz Kowalski, Piotr Żołądek, Ryszard Białacki, Kamila Kępczyńska-Kaleta i Kamila Grzesik. A na gitarze jazzował Błażej Nowiński. Bryła, Leszek Wawrzyła, Ania Gęcka, Joasia Bryła-Lech, Ilona Pałyga, Ewelina Bień, Adam Jarubas, Mirka Janik. Zespół Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w składzie Adam Żebrowski, Kamila Jacewicz-Marciniak, Monika Hećko, Anna Zaremska-Rożek, Magda Toporek, Anna Garlej, Marta Stasiak, Artur Biskup, Ania Dudek, Agnieszka Kruk, Maja Mazur, Agnieszka Perczak-Buda, Ania Gryz, Bogusia Sedor, Ania Pałys i Maciej Szymański. A na gitarach zagrali Maciek Jurkowski, Karol Dostal i Kamil Wojtczak. Całość wyreżyserował Robert Siwiec, niewidoczny, ale tam gdzieś czuwający. A koncert poprowadzili dla Państwa Karolina Jarosz i Marek Jarco. Te niemilknące brawa, nie wiem, czy one sprawiają wrażenie, tak mi się wydaje, że chyba, drodzy wykonawcy, nie odchodźcie tam nigdzie, chyba jakiś bisik by się zdał. Co Państwo na to? Oj, nie słyszymy, chyba nie będzie, bisu nie chce widownia. Nic, nie, wstają, proszę Państwa. Wow, 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 wow.
Będzie PiS, będzie PiS. Ukłońmy się. W takim razie już wszyscy w pełnym składzie przystąpimy do wykonania mimochodem przygotowanej kolędy. Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i wszyscy ludzie dobrych serc, którzy są na tej sali razem z nami, teraz po skończonym spektaklu, bo to nie koniec, drodzy Państwo, udadzą się, i tu niespodzianka, na słodki poczęstunek na korytarzu w holu, przygotowany własnoręcznie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego i ich żony, oczywiście. Wśród ciast na uwagę zasługuje, i to miałem przykazane, żeby powiedzieć, proszę Państwa, dla pierwszych 16 osób, żartuję, dla 600 pierwszych osób przygotowany jest tort. Zapraszamy. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Thank you.